Tylko o dwóch rzeczach na początek. Tak jak Państwo wiecie, w miniony weekend minęła kolejna rocznica przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest taki czas, w którym patrzymy też wstecz na te wszystkie dokonania, które Polska od tego czasu uczyniła, jeżeli chodzi o swoje bezpieczeństwo, ale również siłą rzeczy dokonujemy pewnych podsumowań, jeżeli chodzi o ostatnie kilka lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o naszą aktywność w tym obszarze, zarówno aktywność dyplomatyczną, jak i aktywność pod kątem zwiększenia polskich sił zbrojnych, bezpieczeństwa naszego kraju, ale również udziału naszych sojuszników, jeżeli chodzi o budowanie wschodniej flanki NATO. Tak jak Państwo wiecie, to warto też dzisiaj podkreślić, że obecnie w Polsce funkcjonuje, stacjonuje około niespełna 11 tysięcy żołnierzy wojsk sojuszniczych, w tym około 10 tysięcy to są żołnierze sił amerykańskich, ale również żołnierze z Wielkiej Brytanii, Kanady, innych krajów Paktu Północnoatlantyckiego. To podwyższa polskie bezpieczeństwo i jest elementem, jest realizacją tych zobowiązań, które udało nam się wynegocjować z naszymi sojusznikami w ramach czy to szczytu warszawskiego, czy późniejszych działań dyplomatycznych w zakresie wzmacniania wschodniej flanki NATO. Ale polskie bezpieczeństwo to nie tylko wsparcie sojuszników, ale przede wszystkim budowa własnego zaplecza, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czyli zwiększenie liczby wojsk tutaj na terenie naszego kraju, i ta liczba żołnierzy w siłach zbrojnych RP wzrosła z 95 tysięcy do około 164 tysięcy, porównując rok 2015 i rok 2023, ale również jeżeli chodzi o nakłady na siły zbrojne pod kątem zakupu uzbrojenia, ale również finansowania właśnie żołnierzy, też tutaj znacząca różnica, tak jak Państwo widzicie też na tym slajdzie, jeżeli chodzi o 2015 rok i rok 2023, to jest 160% wzrostu w samym budżecie państwa. Mówimy jeszcze o wydatkach pozabudżetowych, które są ze specjalnego funduszu. Polska zresztą jest w tej chwili jednym z nielicznych krajów w NATO, które z nadmiarem spełnia swoje wymogi, jeżeli chodzi o procentowy udział wydatków na służby, na zbrojenia, na obszar bezpieczeństwa spośród państw Unii, spośród państw NATO. Tak jak Państwo wiecie, zgodnie ze zobowiązaniami sojuszniczymi jest to 2% PKB, a w zeszłym roku my wydaliśmy 2,3% PKB, a w tym roku to będzie znacząco wyższa kwota ze względu na te zobowiązania, jeżeli chodzi o kontrakty zbrojeniowe, które od wielu miesięcy, a właściwie lat podpisujemy, ale teraz te wydatki, jeżeli chodzi o płatności, będą w tym roku wyjątkowo wysokie właśnie ze względu na to, na realizację kolejnych kontraktów zbrojeniowych. To jest pierwsza rzecz, Szanowni Państwo, i druga rzecz, chciałem podsumować tutaj działania pana premiera Mateusza Morawieckiego, jeżeli chodzi o działania dyplomatyczne za ostatnie kilka tygodni. Tak jak Państwo wiecie, w związku z okolicznościami związanymi z rocznicą, rokiem od kiedy wojska rosyjskie ponownie wkroczyły w szerszym zakresie na terytorium Ukrainy, podjęliśmy szereg działań dyplomatycznych, aby zwrócić uwagę na istotę tych dalszych działań, które niestety Rosja podejmuje, na to, że ten konflikt cały czas trwa i że jest niezwykle istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy i całego świata. Pan premier w tym czasie, w ostatnich tygodniach, był między innymi na Słowacji, spotkał się również z politykami niemieckimi przy okazji jubileuszu 50-lecia pracy Wolfganga Schäuble. Później uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, gdzie widział się między innymi z premierem Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Później w kolejnych tygodniach były kolejne wizyty, w których pan premier uczestniczył, czyli wizyta w Szwecji i spotkanie z premierem Szwecji. Zresztą po tym spotkaniu też były kolejne deklaracje ze strony Szwecji co do wsparcia Ukrainy w zakresie uzbrojenia. Kolejne spotkanie to spotkanie z premier Włoch, która tutaj również była tuż przed swoją wizytą w Kijowie, oraz spotkanie z premier Danii, która również wyraziła kolejne gesty, jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, i oczywiście kluczowa wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, podczas której omawialiśmy kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym, w tym z budową elektrowni jądrowej w Polsce, ale również kwestie związane oczywiście ze sprawami zbrojeniowymi. Tak jak Państwo wiecie, te działania w ostatnim czasie były aktywne. Mogę tylko tyle powiedzieć, że w tym tygodniu spodziewamy się kolejnych spotkań międzynarodowych, o których będę informował w najbliższym czasie, więc w tym tygodniu też na pewno takie spotkania się odbędą. Szanowni Państwo, teraz jestem do Państwa dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania w sprawach bieżących.
Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Paulina Moro za TVP Info. Panie ministrze, chciałabym zapytać, poprosić o skomentowanie słów pani Janiny Ochojskiej, która tu powiedziała o rzekomym udziale polskich leśników w chowaniu uchodźców w masowych grobach. Jakby się tutaj pan do tych słów odniósł. Dziękuję. Szanowni państwo, ja jestem... jakiego słowa użyć, żeby ono było wystarczająco dosadne, ale chyba zdruzgotany, to jest dobre słowo, zdruzgotany takim zachowaniem ze strony osoby, która pełni funkcję posła do Parlamentu Europejskiego z Polski. Znaczy tego typu słowa są wykorzystywane później przez rosyjską propagandę do siania dezinformacji. I nie tylko na terenie Rosji, ale również na terenie Unii Europejskiej. Pamiętajmy o tym, że są zorganizowane działania agenturalne Rosji również w mediach zachodnich, które tego typu później treści rozpowszechniają, a ich autentyczność podbijają właśnie nieprawdziwymi informacjami, w tym wypadku ze strony pani poseł Ochojskiej. W związku z tym tyle, co mogę powiedzieć, chyba już nie mogę liczyć na to, że pani poseł sama tutaj, że tak powiem, się zreflektuje, ale to, czego można oczekiwać i czego oczekujemy, to żeby liderzy Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk i Rafał Trzaskowski, zdecydowanie odcięli się od tego typu szkodliwych, fałszywych informacji, bo to będzie jasny sygnał, że w tak poważnych sprawach jednak wszystkie siły polityczne jasno i klarownie bronią dobrego imienia naszego kraju. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry, Małgorzata Miecerek, TVN24. Panie rzeczniku, ja pozwolę sobie zadać pytanie o dwie kwestie. Pierwsza to protest w Sejmie, który cały czas się toczy. Mowa tu o osobach z niepełnosprawnościami. Dzisiaj spotkanie w ministerstwie. Czego pan się spodziewa po tym spotkaniu? Czy tutaj jakieś konkretne propozycje będą wysunięte w stosunku do osób protestujących? I czy sądzi pan, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu jest szansa, żeby tym projektem się zająć, biorąc pod uwagę, że 200 tysięcy podpisów zostało tutaj zebranych? No i czy podziela pan zdanie pana marszałka Terleckiego, że to tu cytuję przedstawienie w holu Sejmu. Druga kwestia to kwestia podziękowań dla Adama Bielana ze strony pana premiera. Jakby mógł pan dookreślić, za co konkretnie te podziękowania, gdy przedstawiciele opozycji zwracają uwagę na to, że to oni zwrócili uwagę na nieprawidłowości w NCBR-ze i że to oni wychwycili te kwestie dotacji wspólnie z dziennikarzami i że dopiero po publikacji Radia Z podjęto tu działania. No i czy to zaufanie do Adama Bielana wciąż jest niepodważalne, biorąc też pod uwagę ostatnio opisane fakty dotyczące jego asystenta, gdzie 24-letni Ignacy Bobruk miał wpłacić wcześniej w 2019 roku 17 tysięcy złotych na kampanię wyborczą Adama Bielana, a później w efekcie też miał być doradcą dyrektora NCBR-u w późniejszym czasie. Dziękuję pani redaktor. Pani redaktor, co do pierwszej kwestii, my przedstawialiśmy pewnego rodzaju podsumowanie, jeżeli chodzi o kwestie związane z wydatkami na osoby z niepełnosprawnościami i te wydatki w porównaniu do 2015 roku do aktualnej sytuacji znacząco wzrosły. To jest też pewnego rodzaju podsumowanie tych rzeczy, które udało się zrobić. Ale oczywiście wiemy doskonale, że gdy możliwości państwa się powiększają, to należy też szukać dodatkowych wydatków w tym zakresie. Dlatego też przez te ostatnie kilka lat dokładnie tak robiliśmy. Pan minister Wdówik, który zajmuje się tym obszarem, spotka się z osobami, które reprezentują tę grupę, ale nie tylko tę grupę, która protestuje w Sejmie, ale również inne środowiska, bo przecież my jesteśmy w stałym dialogu z nimi. My przyjęliśmy zresztą strategię taką długofalową, wieloletnią w tym obszarze i ona też stopniowo jest wdrażana, więc zobaczymy, jak będą wyglądały te rozmowy i dopiero siłą rzeczy po ich zakończeniu będę w stanie się do nich odnieść. Co do kwestii drugiej, to pani redaktor, nas, jak rozumiem tutaj wypowiedź ze strony naszego ugrupowania, uznajemy za dojrzałą postawę, w której do czasu wyjaśnienia tej sprawy, która dotyczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, minister Jacek Żalek podał się do dymisji. Ja oczekiwałbym podobnego zachowania na przykład w stosunku do sekretarza miasta stołecznego Warszawy, gdy w tej chwili jest zatrzymany, szanowni państwo, i jakoś analogicznych działań nie ma. W związku z tym do czasu wyjaśnienia sprawy uznajemy, że dobrym zachowaniem było to, że minister Jacek Żalek podał się do dymisji do czasu wyjaśnienia tej sprawy. Tyle może zrobić w tym momencie w zakresie, który odpowiadał, prawda? Natomiast w pozostałym zakresie służby już tu mają swoje działania, zarówno Centralne Biuro Antykorupcyjne, jak i prokuratura. Liczymy na to, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, a każda osoba, która byłaby zamieszana w jakieś nieprawidłowości dotyczące wydatkowania środków publicznych, będzie musiała ponieść karę. Natomiast do tego są potrzebne konkretne dowody i od tego są służby, żeby te sprawy wyjaśnić, i również prokuratura. Ale ja bym poprosiła o uszczegółowienie
o te słowa marszałka Terleckiego z jednej strony, który nazwał ten protest przedstawieniem na korytarzach sejmowych, jakbym pana poprosiła o odniesienie się do tych słów, ale też do Adama Bielana, bo powiedział panu ministrze Żaku, ale no, pytanie o to, no, ale czy pan, pan poseł Adam Bielan jest szefem partii, z której wywodzi się pan minister Żalek, dlatego o tym mówię i w tym kontekście odpowiadam na to pytanie. Natomiast pani redaktor, co do kwestii protestu, tak jak pani wie, organizatorem tego protestu jest posłanka Platformy Obywatelskiej. W związku z tym no, trochę inaczej się odbiera tego typu działania, gdy robi to przedstawiciel z klubu parlamentarnego innej partii opozycyjnej, a inaczej, gdy nie jest to bezpośrednio zaangażowany. Dlatego siłą rzeczy rozumiem, że pewne określenia mogą w tym kontekście padać. Tylko chciałabym dookreślić, czyli zaufanie do Adama Bielana jest niepodważalne i cały czas jest na takim samym poziomie. Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę. Uważamy za dojrzałą postawę ze strony Partii Republikańskiej, jeżeli chodzi o kwestie związane z podjętą decyzją w tym obszarze. Reszta rzeczy wymaga wyjaśnień. Bardzo proszę, pan redaktor Rokowalski. Dzień dobry, panie ministrze. Zacznę od wątków międzynarodowych, jeśli możemy, bo pojawia się apel o to, żeby do Gruzji poleciała grupa polskich medyków, żeby zbadać i ewentualnie sprowadzić tutaj do nas, do kraju, Michaila Saakaszwilego. Jego stan jest tragiczny. Czy rzeczywiście jest taka akcja rozpatrywana? Czy mogłaby taka misja lekarska pojechać na miejsce, przebadać? Czy w ogóle dyplomatyczny taki kanał jest otwarty? Szanowni państwo, faktycznie potwierdzam, że nasza grupa, zespół pomocy humanitarno-medycznej, bo tak się nazywa ten zespół, jest gotowy do tego, aby udać się do Gruzji i na miejscu no, dokonać badań właściwych, udzielić też pomocy, jeżeli byłaby taka potrzeba. Natomiast w tej chwili oczekujemy ze strony gruzińskiej na formalną zgodę w tym zakresie, ale faktycznie taka deklaracja z naszej strony i również formalne działania zostały podjęte i oczekujemy na zgodę ze strony gruzińskiej. Tak jak wiemy, sytuacja z kwestią opieki medycznej nad byłym prezydentem Gruzji budzi poważne wątpliwości społeczności międzynarodowej i dlatego jesteśmy gotowi, aby te wątpliwości w taki sposób właśnie wyjaśnić, kierując bezpośrednio misję medyczną na teren, do Gruzji. A liczy pan albo rząd w ogóle na pozytywną odpowiedź ze strony władz gruzińskich, czy są na to niewielkie szanse? Liczymy, że taka zgoda będzie. Jeżeli władze Gruzji nie mają, że tak powiem, nic sobie do zarzucenia, to nie widzę powodu, żeby w ten sposób postąpić. I zresztą mówię, to nie jest tylko apel Polski, ale też innych przedstawicieli, między innymi eurodeputowanych z różnych krajów. To jeszcze w kwestii spotkań zagranicznych, o których pan mówił na początku. Prezydent Czech, Petr Pavel, potwierdził, że w tym tygodniu będzie z wizytą w Polsce, tak jak obiecywał zresztą wcześniej, drugi cel wizyty zagranicznej. Dzisiaj jest w Słowacji wraz z prezydentką Czaputową. Zastanawiają się, czy razem we dwoje nie podróżować po Europie, reprezentując interesy obu państw. Czy państwo też nie odczytują tego jako alternatywę dla Grupy Wyszehradzkiej, dla V4, której format no, po takim, a nie innym zachowaniu Węgrów jest średnio aktywny? Panie redaktorze, nie odczytuję tego w ten sposób. Akurat Czechów i Słowaków ze względów historycznych łączy bardzo głęboka więź ze znanych wszystkim przyczyn. W związku z tym tutaj nie jest to jakiś alternatywny format. Niech tylko dowodem na to będzie to, że przecież ostatnio w Polsce był też premier Fiala i też było spotkanie z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Też mieliśmy spotkanie w innym nieco formacie, co prawda, ale w Brukseli, czyli premier Włoch, premier Polski i premier Czech. Więc na różnych, że tak powiem, fortepianach dyplomatycznych się w dyplomacji gra. I tyle. Nie widzę tu konkurencji co do formatu V4, natomiast cieszę się, że współpraca Czechów i Słowaków układa się dobrze, bo wiemy o tym, że historycznie też różnie mogło z tym być. Więc nie odbieram tego jako żadna konkurencja, a cieszę się z wizyty pana prezydenta Czech. Oczywiście to jest dobry sygnał. Zresztą pamiętajmy, w jakich okolicznościach też prezydent Czech deklarował tą drugą wizytę w drugiej kolejności w Polsce. W kontekście, no, delikatnie mówiąc, co najmniej niefrasobliwych wypowiedzi byłego premiera Andrija Babisza, premiera Czech, który twierdził, że nie przyjdzie z pomocą w przypadku ataku na Polskę w kontekście NATO, a tam był jasny sygnał, że właśnie Czesi deklarują jasną obronę wszystkich sojuszników i ta wizyta też będzie w taki sposób odbierana, tym bardziej, że przypomnijmy, aktualny prezydent Czech jest byłym generałem, w związku z tym też to ma swoją afiliację. I wydaje mi się, że też właśnie jednym z tych spotkań będzie spotkanie też z panem prezydentem Czech, oczywiście o
oprócz pana prezydenta Andrzeja Dudy, który ma tutaj pierwszeństwo jako prezydent i głowa państwa. To już ostatnie pytanie, jak jesteśmy przy prezydencie Dudzie i przy fortepianach, to czy fortepian w Pałacu Prezydenckim gra ten sam akord w sprawie kodeksu wyborczego? Czy będzie podpis prezydenta, czy płyną takie sygnały, że prezydent zgodzi się na tę nowelizację, którą... Szanowni państwo, tak jak państwo wiecie i jesteście niezadowoleni zazwyczaj z tego, ale nie mam zwyczaju komentować tego, co zrobi pan prezydent, bo od tego są ministrowie w kancelarii prezydenta, aby o tym komunikować, gdy już pan prezydent o tym zdecyduje. Mogę tylko tyle powiedzieć, że jestem przekonany, że to jest dobry kodeks wyborczy, zwiększa udział wyborców, zwiększa frekwencję wyborczą w tych miejscach, które siłą rzeczy były oddalone od lokali wyborczych, czasami nawet o 10 kilometrów, więc nie wydaje mi się, żeby to budziło wątpliwości i nie słyszałem też wcześniej zgłaszanych wątpliwości, ale oczywiście decyzja należy do pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani redaktor. Dzień dobry. Anna Stanów, Fakty TVN. Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do sprawy NCBiR-u. Czy nie obawia się pan, że afera w NCBiR-ze i wstrzymanie wypłat może doprowadzić do utraty przez Polskę milionów złotych unijnych pieniędzy? I czy należy spodziewać się politycznej odpowiedzialności kogoś więcej niż jednego wiceministra? Szanowni państwo, za ten obszar odpowiadał pan minister Żalek. W związku z tym w tym zakresie ta odpowiedzialność polityczna została poniesiona. W sensie sam pan minister zrezygnował na czas wyjaśnienia tej sprawy. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa. W takich sytuacjach właśnie standardową procedurą jest to, że jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że środki publiczne mogą być wydatkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem, żeby właśnie tego typu procedurę przyjąć, to znaczy wstrzymać wypłatę środków, zbadać sytuację, aby żadne pieniądze publiczne nie zostały wydatkowane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Przypomnijmy, że spośród tych dwóch dotacji, które budzą kontrowersje, żadne środki finansowe nie zostały wypłacone. Więc to jest informacja, która jest istotna w tej całej dyskusji. Dlatego też pozostałe środki na czas wyjaśnienia sytuacji zostały wstrzymane po to, aby faktycznie w przyszłości nikt nie mógł takich zarzutów skonstruować. Bo gdyby te środki zostały wypłacone, to wtedy oczywiście mogłoby to budzić uzasadnione wątpliwości. Czyli w takim razie pozwolę sobie poprosić o podsumowanie. Rozumiem, że jest szansa na utratę tych środków. Nie, pani redaktor, absolutnie tak nie powiedziałem. Wręcz przeciwnie. Ze względu na to, że te środki nie zostały wypłacone, one są w tej chwili zamrożone pod kątem wydatkowania i utrata środków mogłaby nastąpić wtedy, gdyby instytucje unijne na przykład stwierdziły, że środki publiczne zostały wydatkowane niezgodnie z przepisami prawa. Dzięki temu, że wypłata tych środków została wstrzymana, procedury dotyczące troski o środki publiczne zostały zachowane, bo gdyby zostały wypłacone, to wtedy oczywiście byłby większy kłopot. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Jan Derengowski, Polsat News. Panie ministrze, ja chciałem poprosić o komentarz do sytuacji, bo kolejny raz słyszymy o takim bulwersującym przypadku przemocy wśród młodzieży i tych przykładów ostatnio jakby nasiliły się, przynajmniej dochodzą szerzej do opinii publicznej. Był przykład Zamościa, jest przykład Pruszkowa. Czy przy okazji tych zdarzeń pojawia się tutaj jakaś refleksja, może czy potrzebna jest jakaś zmiana prawna, czy też systemowa? Czy tutaj można się spodziewać jakichś zmian, czy traktujemy to jako po prostu odosobnione przypadki? Szanowni państwo, te przykłady, o których pan mówił, a być może te przykłady, o których jeszcze też opinia publiczna nie wie, oczywiście są bardzo bulwersujące i mogę tylko powiedzieć tyle, że tutaj z naszej strony sprawa jest jasna. Każde tego typu zachowanie będzie z surowością ścigane przez prokuraturę i przez wszystkie właściwe organy państwowe. Nie może być żadnej zgody na tego typu działalność i to musi być też pełna świadomość tego, że tego typu postępowanie będzie karane z całą surowością w ramach przepisów prawa. One są już tak daleko idące, w związku z tym można wyegzekwować te przepisy karne, które obowiązują wobec osób też, które nie są pełnoletnie na przykład. I tyle mogę powiedzieć. Oczywiście bez wątpienia trzeba też bardzo mocno uczulić organy państwowe, które odpowiadają za nadzór w szkołach, aby tego typu przypadki były zgłaszane, bo to też jest ważne, że nie wolno tego typu zachowań ukrywać. Trzeba je od razu o nich informować właściwe organy, które będą mogły te sprawy rozliczać również w procedurze karnej. Czy na ten moment potrzebne są jakiekolwiek zmiany w przepisach prawa? Nie mam takiej, że tak powiem,
Takich decyzji nie ma w tej chwili, bo z aktualnie obowiązujących przepisów prawa też wiele rzeczy można wyegzekwować. A inna kwestia jest taka, że oczywiście wielkim zadaniem wspólnym nas jako społeczeństwa jest uczulanie wszystkich dorosłych i dzieci co do tego, jakie konsekwencje może nieść tego typu zachowanie. I dlatego też, tak jak mówię, z całą surowością i jednoznacznością będziemy o tym mówić, dlatego że być może powstrzyma to inne osoby przed tego typu czynami, ponieważ mam takie wrażenie, że część osób młodych nie zdaje sobie z powagi sytuacji, z konsekwencji, które mogą czekać za takie zachowania. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania w innych redakcji? Proszę Państwa, nie widzę. Dobrze, dziękuję Szanowni Państwu w takim razie i zapraszam zapewne w czwartek.